Cześć, cześć. Jest 20 października i jesteśmy właśnie w Tatrach. Pół do siódmej, tak. I jeszcze praktycznie jest ciemno, także nie wiem ile się nagra. Ale tam już powoli robi się czerwono, także teraz będzie wschód słońca. Idziemy dzisiaj z zamiarem zrobienia trójkowej drogi, spinaczkowej drogi świeża. Zobaczymy, czy się uda. Jest bardzo zimno w sumie. Póki co są oblodzone kamienie pod nogami. Ale mamy nadzieję, że potem wyjdzie słońce i zrobi się dzięki temu trochę cieplej. Na tą wycieczkę umawiamy się z ekipą kilka dni wcześniej. Wstajemy o godzinie 11:30 wieczorem w sobotę. Dokładnie tak jak słyszycie, o 11:30 wieczorem. Aby niecałą godzinę później być już w drodze w kierunku Jaworzna. Stamtąd zbieramy pozostałą część ekipy i jedziemy na parking na Słowację, po prackie Pleso. Startujemy z samochodu o godzinie 5:15 rano z czołówkami jeszcze po ciemku. Grańbaszcz i szatan. Z szatana na tą stronę nie mieliśmy widoków, kiedy tam byliśmy akurat, bo mgiełka mieliśmy na tą stronę i widzieliśmy tylko tą drugą stronę ze szczytu, więc teraz możemy obejrzeć tą w stronę rysów. Początkowo kierujemy się niebieskim szlakiem w stronę Popradzkiego Plesa, by tuż przed nim odbić w lewo w kierunku Doliny Mięgoszowieckiej. Idziemy cały czas szlakiem, tak jak na rysy od strony słowackiej. Później nasz szlak niebieski zmienia się w czerwony i właściwie dopiero przy Żabich Plesach będziemy odbijać na pozaszlak. Ja się dobrze orientuję, to ta droga tutaj omija ten staw i prowadzi mniej więcej tak bokiem tutaj pod spodem i ta droga jest z naszej obecnej prawej strony, jakby z prawej strony Jawłowej Torni. I zaczęliśmy podejście spod Żabich Stawów w kierunku Jawłowej Torni. No teraz będziemy się piąć ostro w górę. Tam nasza ekipa już daleko poszła, a szczyt jest na szczęście w słońcu i jest coraz większy. Będziemy się wspinać po jego prawej stronie. Za Żabimi Stawami dość mocno nabieramy wysokości. Ale nasz cel, czyli Wołowa Turnia, z tej perspektywy wygląda już masywnie, a jej południowa ściana posiada wiele dróg spinaczkowych. Pół godzinki, może trochę mniej. Potem już same przyjemności. Zabawa w skalę. Zbliżamy się do startu drogi świeża na Wołową Turnię. To jest gdzieś tam. Znaczy Wołowa Turnia jest na pewno tutaj, ale ścieżka jest gdzieś tam. Słoneczko nas spotkało. Tak, przemawiaj. Słoneczko nas spotkało, także rozpoczynamy opalanie się przy spinaniu. Także... Ale zrobiło się przyjemnie, więc teraz to już tylko piknik. Tak, zgadza się. Szczerze, jesteśmy już super. Prawie na wysokości szatana. Ostatni moment podejścia pod ścianę. Wreszcie spotykamy naszych towarzyszy pędzi wiatrów. O! Hello! I zaraz zaczynamy spin. No,
Jedna ekipa już wystartowała, Michał właśnie idzie do góry, a my czekamy na swoją kolej. Już coraz wyżej, niedługo się będzie zbliżał do pierwszego stanowiska, a my tutaj sobie stoimy pod skałką. Dziewczyny asekurują, a my idziemy jako drugi zespół. Mamy na szczęście piękną pogodę, więc jest super słonecznie, cieplutko jak na koniec października. Tutaj mamy taką spektakularną ścianę u owej turniej. Podobno gdzieś tutaj prowadzi ta droga Stanisławskiego za 5. Nie brzmi tak trudno, ale wygląda to srogo, tak jak patrzeć z tej perspektywy. Nasza ekipa już na górze. Kama sekuruje. No i zaraz będziemy oboje wchodzić mniej więcej jednocześnie za te dwie linki, które tu wiszą. Podobno pierwszy wyciąg chyba najtrudniejszy. Oby tak było, bo jak trudności za sobą będą, to później już z górki. Godzinę 10:25, czyli pewnie zaczniemy się wspinać około 10:40 może. Plus minus. Zobaczymy, jak tam to idzie. Droga posiada 4 wyciągi. Pierwszy z nich ma 55-60 metrów długości. Pozostałe są nieco krótsze. Mają około 40-50 metrów długości. Okazuje się, że żaden z nich tak naprawdę nie przysparza nam większych trudności. Jedyne, co nam tak naprawdę przeszkadza, to albo lina osoby wspinającej się obok, albo jakiś ruchomy kamień, który musimy ominąć. Jednakże okazuje się, że wspinaczka sprawia nam naprawdę dużo przyjemności i dawno nie czuliśmy się tak usatysfakcjonowani ze zdobycia jakiegoś szczytu.
dobrze, jesteśmy na ostatnim wyciągu na drodze świeża i będziemy chyba zaraz skończyć robotę. Zobaczymy, czego się możemy spodziewać tym razem po tym wyciągu. Droga jest dość urozmaicona, bardzo fajna. O, tu się kamień rusza, także uważaj. Mimo że jest to dość płytowe bądź rysowe wspinanie, wszędzie znajdujemy dobre chwyty na ręce i podparcia na nogi. I już teraz świeci nam słońce w plecy, więc jest naprawdę przyjemnie. Ostatni fragment od czwartego stanowiska. Idziemy już sobie kawałeczek, dosłownie 10 minut, trekkingowo na szczyt Wołowej Turni. Zostanie podejście na Wołową Turnię za 0 plus, jak zwykle w przypadku Korony Tatr, a może nawet za 0. I zaraz będziemy chillować na szczycie. Ciekawego o dzisiejszej drodze. I smacznego tak w ogóle. Ja mogę powiedzieć, że była piękna. Jeszcze by się przydało. Tak? Mało? Mało. Mało, chcemy więcej. Podobało się? Bardzo się podobało. Chcemy więcej, nie? Chcemy więcej, tak. Chcemy, żeby organizacja charytatywna zaniechwiani w nadziei zabierali nas częściej w Tatry nasz spin. Zrobimy wam takie kosztówki. Mamy takie widoczki, tutaj mamy Mięgusza całej okazałości, a raczej bocznej okazałości. Tutaj mamy grań waszcz piękną, mamy szatana, żabie stawy, wysoką, z tyłu kończystą, tam nawet Gerlacha kawałek widać, rysy, piękna panorama. Jeszcze bym stawy nakręciła, morskie oko i czarny staw pod rysami. O, tutaj jest morskie oko i czarny staw. Piękny widok. Zjeżdżamy. Koniec naszego dzisiejszego spinu. Mamy teraz zjazd do pierwszego stanowiska. Potem będziemy robić kolejny zjazd z drugiego stanowiska. Taka fajna zabawa. Trzeba dobrze zamontować sprzęt.
Na dole czeka ekipa. Tam będziemy się przepinać do kolejnego stanowiska. A tam jest nasza droga, którą szliśmy. Teraz jacyś inni ludzie tam urzędują. O, już widać naszą ekipę. Schodzimy z naszej drogi. Zrobiliśmy 3 zjazdy. Było piękne wspinanie. Niezbyt ciężkie. Bardzo fajnie było wrócić do tematu na chwilę. I teraz by fajnie było coś pokontynuować, jakby była taka możliwość. A tymczasem mamy jakieś 3 godziny zejścia. No może trochę mniej, bo w dół jest zawsze trochę krócej, trochę szybciej. Na razie mamy taki nieciekawy teren, ale potem to już będzie tylko ścieżka. I już jesteśmy na wysokości żabich stawów. Tyle już zeszliśmy. Także całkiem nieźle nam idzie. Zaraz wejdziemy do cienia, także zrobi się chłodniej. Póki co jest bardzo gorąco. Mamy 16:12. Dobrze, dobrze, podpiszę. Cała ekipa w komplecie. Żywa. Tak jest. Bez ciężkich ran. I połączyliśmy się już ze szlakiem na rysy. Właściwie już jakiś czas temu. I teraz już idziemy bardziej dnem doliny zaraz. Wśród kosówki. A później na koniec będzie trochę lasu i później jest godzinkę po asfalcie, może nie całą, bo schodzimy szybciej, wiadomo. No a tam za sobą zostawiamy nasze piękne szczyty. Mamy bardzo ładny dzień, pogoda cały czas się trzyma, było super.